kochani, witam Was niezwykle luksusowo w programie Warszawa w obiektywie. Dzisiaj znajdujemy się na fantastycznej imprezie Ilony Adamskiej. Są to drugie urodziny Low Business Quality, a także premiera drugiej części książki Szczypta Luksusu. Jeżeli chcecie poczuć się luksusowo, jeżeli chcecie zobaczyć, co tutaj dzisiaj będzie się działo, to koniecznie zostańcie z nami. Dziękuję Wam za to, że zechcieliście dzisiaj przybyć tutaj i razem z nami, z naszym wydawnictwem, świętować drugie urodziny magazynu biznesowego Low Business Quality. Magazynu, który jest dzisiaj moim, że tak powiem, najukochańszym dzieckiem wydawniczym, bo oprócz tego, że 5 lat wydaje Imperium Kobiet, to jednak są tutaj gwiazdy z nami show biznesu. Mam nadzieję, że się, kochani, nie obrazicie, ale jednak show biznes to bardziej show niż biznes, więc skupiam się teraz na... No, biznes jest biznes, dokładnie. Więc skupiam się teraz na wydawaniu pisma biznesowego, a w międzyczasie wydaję książki. Znajdujemy się dzisiaj na premierze książki drugiej części Szczypty Luksusu. Powiedz mi, co w ogóle zainspirowało Cię do stworzenia takiego projektu? Projekt narodził się dokładnie rok temu, we wrześniu. Chciałam stworzyć miejsce, gdzie będziemy mogli prezentować przepisy najlepszych szefów kuchni. Stworzyłam bloga o tytule Szczypta Luksusu. Widząc ogromne zainteresowanie blogiem, postanowiłam stworzyć książkę. Nie było łatwo nakłonić szefów kuchni topowych restauracji, ponieważ jak wiadomo, każdy z nich pilnuje mocno receptur na swoje kultowe potrawy. Jaki przepis zaproponowałeś? W drugiej części zaproponowałem przepis na gnioki z krewetkami. Jest to niesamowita potrawa, bardzo ją polecam. Potrawa kuchni włoskiej, która ostatnio bardzo mnie inspiruje i napędza do działania. Chciałam się zapytać, co poczułaś, gdy zobaczyłaś swojego syna na łamach tej książki? Poczułam ulgę, że po 23 latach mogę być wreszcie dumna z niego i z jego osiągnięć. Całe życie o tym marzyłam, ciężko na to pracowałam i przyznam szczerze, że jestem spełnioną, szczęśliwą matką. Trzymam za niego kciuki, bardzo w niego wierzę i wiem, że ma ogromny talent do gotowania. To wyróżnienie dla niego jest moim też wielkim sukcesem, tak jak i jego sukcesem, moim sukcesem jako matki. Jarku, Ilona bardzo ciepło się na Twój temat wypowiadała. Wspominała, że Ty już coraz mniej pojawiasz się w mediach, a jednak na każdej imprezie, którą ona organizuje, jesteś. Rzeczywiście jest nie mniej, a u niej na imprezy tak naprawdę wiem, że jak ona coś robi, to będzie fajnie, miło, znamy się tyle lat. W tak fajny sposób, że zawsze z wielką przyjemnością przyjdę. Czegoś się dowiem, fajnego czegoś posłucham, spotkam fajnych ludzi, bo one zawsze są ciekawe. Ilona, a czy Ty z tych przepisów skorzystałaś? Robiłaś coś, jakieś właśnie zupy, kotlety, czy dopiero będziesz próbować po gali? Tu muszę przyznać, że nie należy do kobiet, które gotują. To znaczy, mam 3 kultowe przepisy na zupy. Robię już legendarny rosół, pomidorową i ogórkową. Natomiast jeżeli chodzi o drugie dania, kompletnie się za to nie zabieram, ale przepisy przetestowałam po prostu w tych restauracjach. Dzisiaj także została Pani niezwykle doceniona. Otóż otrzyma Pani nagrodę Kobiety Roku i chciałam się zapytać, jak się Pani z tym czuje? Zaszczycona i zadziwiona, bo moje dzieci twierdzą, że jestem niezgłą, że nic nie rozumie i nawet 2-letni wnuczek, jak mi spadnie łyżeczka, to nazywa mnie babcia ciapcia, a tu się okazuje, że jestem kobietą roku, więc nie wiem, gdzie jest prawda, ale może mam taki wachlarz możliwości. Pani Anno, Pani również ma swój wcale niemały udział w powstaniu książki Szczypta Luksusu. Zgadza się. Z Iloną Adamską współpracujesz od jakiegoś czasu, a jeżeli chodzi o Szczyptę Luksusu, jestem autorką kilkunastu przepisów w tej książce. Są to przepisy, w których występuje coś takiego, co ja określam jako spryt dietetyczny. Są to przepisy idealne na wiosnę, na lato, gdzie w inny sposób możemy przygotować tradycyjne potrawy, tak żeby były dobre dla naszego zdrowia, też troszeczkę odchudziły. Oh!
drugie urodziny. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Ilona, niech żyje nam. Drugie urodziny, Lauki ze Stolicy. Pani jest stylistką gwiazd, no i również bardzo często ocenia Pani ich styl, ich ubiór, ich fryzurę. A jak jest z oceną potraw syna? Widzę progres w potrawach syna. W pierwszej części książki Szczypta Luksusu to była, bardziej powiedziałabym, inspiracja syna. To była rybka i zupa z kurek. Teraz w tej książce jestem zaskoczona, bo jest to potrawa już w tym momencie troszeczkę bardziej ambitna. Mnie nie znana kompletnie, więc jestem mile zaskoczona. Widzę, że mój syn się wspaniale rozwija w tym zawodzie. Ewaluuje, jest progres i jestem szczęśliwa, bo chyba to jest jego kierunek, w którym on powinien pójść. Jak powszechnie wiadomo, kobiety uwielbiają drani i dlatego ja zakochałam się właśnie w tym draniu. A czym dokładnie jest ten drań i co wchodzi w jego skład, to już opowie nam specjalista. Witam serdecznie. Otóż miedziany drań to jest piwo uważane w amerykańskim stylu. Jest to konkretnie American India Pale Ale, czyli takie dosyć mocno nachmielone piwo, które posiada również aromaty cytrusowe pochodzące właśnie z amerykańskich chmieli. Jest to piwo ważone bardzo powoli, rzemieślniczym sposobem i tym samym jest takim produktem bardzo prestiżowym, że tak powiem. Oprócz tego, że dzisiaj jest premiera Twojej książki, to także są drugie urodziny pewnego magazynu. Chciałam Cię podpytać właśnie o ten magazyn, do kogo jest kierowany i także kiedy zrodził się pomysł stworzenia właśnie tego magazynu. Tak, dzisiaj obchodzimy drugie urodziny magazynu Law Business Quality. Magazyn, który powstał dokładnie 2 lata temu. Byłam, że tak powiem, znudzona już troszeczkę show biznesem, w którym obracam się od 10 lat i stwierdziłam, że warto pójść wyżej, ale przede wszystkim warto poznać ciekawe osoby ze świata biznesu. Także stworzyłam magazyn z myślą o ludziach, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie, bo magazyn Law Business Quality jest nie tylko kierowany do ludzi sukcesu, ale również do osób, które pragną dopiero założyć swoją własną firmę. Czy Pani osobiście lubi gotować? Tak, gotuję, chociaż ostatnio, jak jestem mocniej zajęta sprawami zawodowymi, to rzadziej mi się to zdarza. Niemniej jestem z Iloną zaprzyjaźniona, znamy się od kilku już lat. Od samego początku jesteśmy razem, odkąd powstał zamysł powstania magazynu, który dzisiaj świętuje też swoje drugie urodziny, a mianowicie Law Business Quality. I generalnie zawsze trzymam kciuki za projekty, które organizuje Ilona. Osobiście lubisz gotować? Ja myślę sobie, że ludzie, którzy są trochę mają w sobie art, to się gdzieś też pokrywa jakby z tymi kulinarnymi zdolnościami, że ja jakby, no mówię, na zadany temat, jak mi ktoś powie, zrób tam jakieś perliczki w czymś tam, no to może bym nie zrobił, ale jakby mam smaki. Czy Pani osobiście lubi gotować? Ja bardzo lubię siedzieć w kuchni, ale nie umiem nic ugotować. No to ja myślę, że jak Pani otrzyma tą książkę, to na pewno zainspiruje to Panią być może do zrobienia czegoś przepysznego, a ja tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mam do Ciebie pytanie, kiedy w ogóle poczułeś pasję do gotowania, bo bez pasji no nie da się być kucharzem. To raczej smutna historia, ponieważ ja skończyłem, że tak powiem, jedną dyscyplinę, którą bardzo kochałem. Ja boksowałem całe życie, nie zajmowałem się gotowaniem i przyszedł taki moment w moim życiu, że musiałem coś wybrać, co robić dalej w swoim życiu. No i stwierdziłem, że jedyną
co ja umiem w życiu, to dobrze przyłożyć komuś w twarz i ugotować dobry obiad, więc, więc po prostu wybrałem jedyną pozostałą mi możliwość. No i poszedłem w to tak samo jak w dyscyplinę poprzednią, po prostu na najlepiej jak tylko mogłem. Ja prowadzę catering dietetyczny Spoko Box, w którym stosujemy takie właśnie przepisy. Ten box to tak zwane popularnie pudełka. Tak, to jest dieta pudełkowa. No właśnie, te diety są coraz bardziej popularne. Nawet moi znajomi są na takich dietach. Na czym to dokładnie polega? Klient wybiera program. Program jest uzależniony od tego, co planuje osiągnąć, czy zbudować masę, czy zrzucić trochę kilogramów, czy po prostu się zdrowo odżywiać, a nie ma ochoty gotować, bądź nie ma czasu. My te posiłki zgodnie z wybranym programem przygotowujemy. Te posiłki są pakowane do pudełek, zgrzewane termicznie i codziennie rano kurier takie paczuszki dostarcza pod drzwi domu, bądź do biura klienta. Co słychać u Jarka Jakimowicza, tak prywatnie? 11 marca w drodze do Tokio, gdzie żeśmy lecieli, zaręczyłem się na przykład. I to takie, myślę, najważniejsze wydarzenie jakby tego półrocza. Myślę, to dużo bardziej ważne będzie w drugim półroczu, ale to porozmawiamy przy następnej okazji. A jak mama cię motywuje? Mama po pierwsze motywuje mnie swoją własną osobą. Moja mama jest kobietą sukcesu, moja mama w życiu sobie poradziła, moja mama w życiu nadaje mi tor, więc dla dumy mojej mamy ja muszę być najlepszy. Sama mam syna i powiem pani szczerze, że gdybym w przyszłości usłyszała takie słowa, to chyba bym się popłakała ze szczęścia. Życzę pani tego z całego serca. Co możesz powiedzieć kobietom, które chciałyby zacząć swój biznes, chciałyby coś zmienić w swoim życiu, ale po prostu się boją? No przede wszystkim nie bójmy się realizować swoich marzeń i pasji. Pamiętajmy, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Nie oglądajmy się za siebie, nie patrzmy wstecz i łapmy wszystkie okazje, te prywatne i te zawodowe, które podsyła nam życie. Kochani, to wszystko na dziś. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj w naszym programie, w programie Warszawa w obiektywie. A ja tymczasem zapoznam się z przepisami, no i kto wie, być może coś ugotuję. Do zobaczenia już niebawem. Pa, pa! Désormais déjà même ce pas,